Hejka kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mamy sobie nowy, taki fajny, zimowy Nexus, w którym znowu się mało zmieniło, ale jest w nim nowa tajemnica i klucze i ja dzisiaj wam to wszystko pokażę, także jeżeli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam was do oglądania. Dobra, no i jak macie sobie właśnie takie jakieś lodowisko na środku Nexusa, to idziecie sobie do lasu i jak macie tutaj taką brzozę, to sobie wchodzicie do takiej kryjówki, która sobie gdzieś tutaj jest, no i podskakujecie do góry i tutaj właśnie mamy sobie zielony kluczyk, no i bardzo fajnie. Teraz jak mamy sobie taki domek ze zwierzaczkami, to sobie wchodzicie do tego jakiegoś takiego białego domku, idziecie sobie na drugie piętro, no i macie fioletowy kluczyk, no i po prostu też superowo. Sobie teraz wychodzimy stąd i sobie wskakujemy na taki wiatraczek, no i jak macie sobie teraz takie palmy i peny Pandory, jakieś tutaj, nie wiem, taką ikonę polecone dla ciebie, to sobie wskakujecie pod to coś, no i macie sobie właśnie niebieski kluczyk, no i teraz wam jest potrzebny jeszcze właśnie dysk, ponieważ nam został ostatni kluczyk, ponieważ on się nam pomoże przydać do właśnie czerwonego i do ostatniego klucza, który jest właśnie w tym psie, tylko że teraz musicie sobie próbować jakoś przeparkurować albo włączać mniejszą grawitację, ponieważ musicie sobie wejść tak, właśnie do 4 liter tego psa, musimy sobie tutaj właśnie po prostu wejść, nie wiem dlaczego moderacja miała taką fantazję, jeszcze przy okazji, żeby pomalować dripa na brązowo, no bo chyba wszyscy wiemy, co nam to przypomina. Kurde, czemu się tutaj tak długo idzie? Właśnie to chyba przez tego dyska, nie wiem, no ale dobra. Po prostu ten brązowy drip sprawia, że to miejsce jest strasznie dysgustujące, no ale już trudno, nic z tym nie zrobimy. Jak sobie już właśnie stąd wychodzimy, to to się wychodzi bardzo szybko. No i teraz sobie właśnie lecimy do wszystkich tam bram, które są tam klasycznie w tym samym miejscu. Ten Nexus się tak naprawdę w ogóle nie zmienił, tylko lodowisko jest trochę inne. No i kilka takich małych szczegółów też się zmieniło. Dobra, no i sobie lecimy przez te wszystkie bramy. No i mamy sobie właśnie tajemnicę, no i bardzo fajnie. Dziękuję najlepszemu speederowi, który mi użyczył konto na ten odcinek, ponieważ ja nagrałem to na swoim i już odebrałem tam tą tajemnicę, no ale niestety coś się zepsuło z filmem, że w ogóle nie było słychać mojego gadania, więc po prostu świetnie. Mam nadzieję, że wam właśnie pomogłem z tą tajemnicą. Koniecznie zostawcie subika i łapkę w górę, jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych filmików o tajemnicy. Już wam bardzo dziękuję za oglądanie, moi kochane kociaki. Do następnego odcineczka. Pa, pa!